Dzień dobry, w niedzielę zaczynamy nowy dzień. U nas dziś troszeczkę wieje, nie jest za ciepło, słoneczka nie ma, ale trudno. I tak już coraz bliżej wiosny, więc nie ma co narzekać. Wiem, że już coraz więcej z Was pisze, że klucze ptaków coraz częściej widzicie nad swoimi miejscowościami, nad swoimi domami. Dzikie gęsi, bociany ktoś tam widział, nawet kilka osób widziało bociany. Klucze żurawi też już żeście widzieli, więc wiosna coraz bliżej. A jak będzie chwila takiego chłodu, to też nic nam się nie stanie. Tak jak widzicie, tutaj też już ładnie powycinane. Jestem zadowolona, że udało mi się znowu coś zrobić. Niedziela będzie taka troszeczkę pracowita, bo przecież no wymyślałam sobie roboty i pierogi chcę zrobić i chcę zrobić pasztet. Ciekawa jestem, czy z tego wszystkiego coś mi wyjdzie. No oczywiście po południu, bo przed południem to jeszcze mam do ogarnięcia standardowo, jak zwykle, moją rutynę. No i idziemy do kościoła, a po południu będę działać w kuchni. Może jakiegoś pomocnika? Może jakiegoś pomocnika znajdę, także zobaczymy. Nie będę ustała, nie będę marzła, bo naprawdę jest chłodno od tego wiatru. Także idę jeszcze zobaczyć, ile jest stopni i lecę do domu. I u nas dziś jest 0 stopni. Także życzę Wam cudownego dnia. Zapraszam na tego vlogusia i lecimy z tym życiem. Dzień dobry, a w sumie to dobry wieczór, bo mamy już wieczorek, godzina, nie mam pojęcia, która jest, ale już, tak jak możecie zauważyć, ciemno na dworze, to znaczy ściemniło się, dopiero co słońce zaszło, matko kochana, kipi mi, no jak zwykle kucharce kipi, jeju, jeju, jeju. Dobra, zażegnana sytuacja, muszę się rozłączyć, bo muszę powycierać kuchnię. Także zaraz wracam z powrotem. Okej, powycierałam. Także musiałam sobie tutaj posprzątać, bo tak jak no słyszeliście, to zaczęło mi kipieć z garnka. A nastawiłam sobie jeszcze schab i boczek, bo będę upiekła pasztet. Nie wiem, gdzie mam się tutaj tak ustawić mniej więcej, bo też muszę pilnować moich patelni, moich garów. A teraz chyba ktoś się zbliża. Mateusz, chcesz sobie tutaj coś robić? Okej, podejście numer 3. Mam nadzieję, że teraz wszystko tutaj mi wyjdzie. Zaraz wyłączy mi się piekarnik, ale to jeszcze 2 minutki zostało. Wcześniej się do Was nie odzywałam, więc można powiedzieć, że witam się z Wami serdecznie, tak oficjalnie, może nie na tle tego zlewu, chociaż w zlewie nic nie stoi. Witam się z Wami oficjalnie w niedzielny wieczorek. Wcześniej do Was się nie odzywałam, no bo tak jak Wam mówię, w niedzielę to jest takie nagrywanie, jak wszyscy kręcą się po domu. Więc no, skupiłam się na takich, można powiedzieć, moich pracach domowych, które i tak sobie zaplanowałam już wczoraj
i starałam się tutaj po kolei wszystko zorganizować, tak żebym miała porobione. I tak jeszcze nie mam wszystkiego zrobionego, no ale zaraz Wam troszeczkę tutaj poopowiadam. Tylko wyłączę chyba te buraki. U nas będzie dzisiaj bardzo późny obiad, bo jest godzina tak po 17 mi się wydaje. Za minutę mi się wyłączy piekarnik, a w sumie to go powiem Wam szczerze, że wyłączę już teraz i nie będzie tutaj mi za minutę pipczał, bo to też będzie nam przeszkadzać. Otworzę, zaraz zawołam rodzinkę na obiadokolację, dam im obiadokolację i będę robiła dalej to, co mam zrobić. Tak a propos, przepraszam za to kręcenie, ale wiecie co, chyba jednak podjadę sobie po drugi taki koszyczek z kwiatkiem, tylko tym razem kupię sobie szeflery. Tak tutaj jeszcze metki nie obcięłam, no ale ja czasami tak mam, że ustawię i nieobecne, także zaraz to będę obcinać. I bardzo mi się tutaj spodobał kwiatek w tym koszyczku na tle ściany. Teraz bym sobie kupiła szeflerę i by tutaj zamiast tej draceny stanęła szeflera. Jedno by było wyższe, drugie by było niższe i oba by były w takich wiklinowych koszyczkach. Szeflera była w takiej samej cenie co ten kwiatek. Ten kwiatek wczoraj marzęce googlowałam, co to jest, bo jednak nie ma tutaj na tej etykietce napisanej nazwy kwiatka, ale to jest z tych kwiatków jak Sansevieria coś, nie, Sansevieria to są wąsy teściowej. Z tych takich, wiecie, pnących, bo on może robić też na przykład za taki kwiatek, który będzie się tutaj piął pod sufitami. Ja za tym nie przepadam. Kiedyś pamiętam, że mój wujek świętej pamięci bardzo lubił kwiaty i miał ogromną ilość kwiatów w domu i właśnie tego typu kwiaty, tylko zielone, one są w różnych tutaj kolorach, w różnych odmianach, miał pod sufitem i miał przyczepione takie żyłki, chyba nawet i do żyrandola mi się wydaje, z tego co pamiętam, i one tak pieły się właśnie pod sufitem. Ja tak niekoniecznie to lubię, ja lubię jak one mają ten taki, wiecie, bambusowy kij i pletą się wokół tego kija, to mi się zdecydowanie lepiej podoba, więc mam nadzieję, że tego uda mi się tutaj wyhodować i będzie ładnym kwiatem. I tak bym właśnie tutaj jeszcze postawiła sobie tą szeflerę. To też była taka mini szeflera, nie miała dwóch barwnych liści, w stylu, że był jasno-zielony i ciemno-zielony, tylko wydaje mi się, że to były takie liście tylko i wyłącznie zielone. Jak będzie jeszcze w Biedronie, to kupię, bo ja nie byłam tutaj w naszej Biedronce, tylko byłam, tak jak widzieliście, w centrum tamtym, można powiedzieć, takim krasnostawskim handlowym i tam właśnie kupiłam tego kwiatka i jeszcze w sumie można by było jednego kupić i gdzie indziej postawić, ale to takie plany są moje, na razie niech mi się ten tutaj właśnie wyhoduje i będę dalej myślała, może jeszcze coś gdzieś znajdę. U nas w tych Biedronkach to rzadko są kwiaty, nie wiem z jakiej przyczyny, więcej takich kwiatów chyba jest u Ani w tej Biedronce, czy nawet Marzenka też często tutaj podsyła mi zdjęcia, jakie sobie kwiatki kupiła. Muszę tutaj być, mieć na uwadze moją kuchnię, bo ja tutaj też i gotuję, tak jak Wam mówiłam, buraki sobie zrobiłam do obiadu, gotuję też schab i boczek do pasztetu i w sumie to on mi tutaj zaczął kipieć i cebulę obsmażam do pierogów. Tą cebulę, powyłączałam teraz wszystko. Dobra, wyłączę tą cebulę, już niech tak dochodzi, bo tego mięsa z drobiu, no i jeszcze wpada na stołki. Tego mięsa z drobiu mam bardzo, no to znaczy, no nie tak bardzo mało, ale jak zmielę, to taki jeden nieduży pasztecik wyjdzie, więc stwierdziłam, że jak już robić pasztet, to raz, a dobrze. Czyli mam tak może około 1,5 kg mięsa drobiowego. Tutaj mam i indyka, i kurczaka, i nawet perliczkę, więc będzie taki miszmasz pasztetowy. Do tego dogotuję właśnie boczek i kawałek schabu. Ten schab to taki
nie za ładny, jakiś taki przerośnięty, więc stwierdziłam, że lepiej będzie go ugotować i wypakować w pasztet, doprawić. Nie mam tylko wątróbki. Wczoraj nawet nie widziałam, jak byłam w tym Kauflandzie, to nie widziałam wątróbki, więc najwyżej będzie bez wątróbki. Ja powiem Wam szczerze, że za wątróbką też tak bardzo nie przepadam. I jak tam będzie pasztet bez wątróbki, to będzie bez wątróbki. Tak będzie dobre. Więc takie mam plany. Więc to robię. Obrałam wcześniej jeszcze tak a propos. To obrałam mięso od kości, nastawiłam obiad. Wiadomo, przedpołudnie no to było takie bardzo leniwe, długie. Dzisiaj na śniadanie widzieliście Julci propozycję śniadaniową. Robiła jakieś pankejki z mleka, z jajka, zresztą tutaj będziecie widzieć, a przepis Wam standardowo zostawię w opisie filmiku. Więc śniadanie było Julci, dzisiaj mojego śniadania nie widzieliście. Ja tutaj szybko zjadłam bagietkę z masłem, bo obudziłam się z bólem głowy. Nie wiem, może wczoraj za mało tych kalorii zjadłam? Nie wiem, o co chodziło, a może za mało wody? I ja jak właśnie czasami tak mam, że może mnie boleć głowa też i z głodu, więc ja dzisiaj tak, jak była ta moja godzina karmienia, zjadłam sobie parówkę z masłem, to znaczy bagietkę z masłem i takie było moje śniadanie. Później Julcia zrobiła wcześniej, to znaczy wcześniej zrobiła też te pankejki. I tak jak widzieliście, podała je z czekoladą i z owocami. Próbowałam, bardzo dobre, więc możecie śmiało tutaj robić. Znalazła je na TikToku bodajże, bo oni właśnie teraz, Julcia i mąż, tutaj siedzą i szukają różnych przepisów, takich łatwych przepisów, które mogliby sami odtworzyć w domu. Więc no, może będzie tutaj też troszeczkę takich innych przepisów, nie tylko takie moje, także zobaczymy. Więc śniadanie było takie, wiadomo, później do kościoła, po kościele był rosół i jakoś tak głodu nikt nie czuł i gdzieś tak o 15 wzięłam się za zrobienie obiadu, wcześniej wiadomo, filmik poskładałam. O 15 wzięłam się za robienie obiadu, u nas dzisiaj obiad pieczony, bo upiekłam szynkę i ziemniaki, zrobiłam buraki, więc taki będzie obiad. Zaraz Wam oczywiście też go pokażę, bo czemu i nie. Obrałam mięso od kości, to już Wam powiedziałam. Naszykowałam sobie ziemniaki, zmieliłam i ser biały, czyli twaróg zmieliłam w maszynce, to znaczy no w maszynce do mielenia, ale ja używam teraz tej maszynki z robota kuchennego. Przypiekłam cebulę, zrobiłam buraki i w końcu się do Was odzywam, bo dzisiaj się wystroiłam, wiecie, w koszulę, tak odświętnie, bo w końcu niedziela i sama do siebie powiedziałam, że tak, wystroiłaś się w koszulę i nawet nie zaczęłaś nagrywać vloga, więc późno to późno, ale jestem. Najwyżej będzie trochę niedzieli, trochę poniedziałku i będzie taki vloguś łączony. No bo w sumie niedziela już tutaj dobiega końca. Dziękuję Wam za wszystkie podpowiedzi, póki pamiętam, bo zaraz zapomnę, za wszystkie podpowiedzi odnośnie tutaj moich pelargonii. Jeżeli chodzi o to, że mają mało światła, to ja moje te sadzonki, moje siewki zawsze trzymałam na parapetach. Zresztą jak ktoś dłużej mnie ogląda, to wie, jak ja hodowałam wcześniej moje siewki. Nie wiem, bo w tamtym roku miałam takie koszmarne, no a w tym roku zobaczymy. Papryka zaczęła tutaj kiełkować, więc mam nadzieję, że uda mi się wyhodować, bo ostatnio 2 lata temu miałam swoją i pomidorki w dużej ilości też miałam swoje, ale to było nie w zeszłym roku, tylko 2 lata temu, więc też bym chciała tutaj to powtórzyć. Ale tak, pelargonie może i faktycznie mają trochę za mokro, bo na to też tutaj zwróciłam uwagę, że tak jakby no, miały za mokro, może tutaj właśnie niepotrzebnie już ich przykrywałam, więc ja już tą przykrywkę zdjęłam. Odkryte są, wentylują się i zobaczę właśnie, czy się poprawią, czy nie. Tak jeszcze zastanawiam się, czy nie dokupić jednej paczki, ale z drugiej strony to już może lepiej kupić jakieś gotowe będzie pelargonie, aniżeli znowu bawić się w tosianie, bo ja i tak będę jeszcze tutaj siać i tak, bo chcę sobie wysiać. Wiola namawiała mnie na pory, więc pory też może bym posiała i to nie tylko Wiola, bo też i Ania Zajdel też chyba pisała, żeby posiać swoje pory. No wiadomo, kapustę pekińską będę siać, pomidory, prokuły,
kalafiory też chciałam to zrobić, także zobaczę. A dzisiaj już rozglądaliśmy się za szklarnią. Czekam tutaj na jedną odpowiedź, bo jestem właśnie ciekawa, czy z takim fundamentem taka jedna osoba kupiła swoją szklarnię, czy bez. I no też mam w planie zamówić szklarnię, więc no to w sumie nie jest żadna tajemnica, bo już w tamtym roku Wam o tym mówiłam i teraz dzisiaj tutaj mąż już siadł, wymierzył, to znaczy wymierzył, nie wymierzył, tylko zabrał żonę i wizualizację i zrobił, jak będzie wyglądać szklarnia ustawiona, gotowa, także po wizualizacji zdecydowałam się, ale to już jak będzie, przyjdzie, to Wam wtedy wszystko powiem, pokażę. No i oczywiście powiem Wam, skąd żeśmy ją zamówili, ale no najważniejsza to ta wizualizacja, no bo, że tak to powiem, ja tak nie za bardzo mam taką wizualizację przestrzenną i na papierze może wydawać mi się duża, a później po rozłożeniu znowu powiem, że jest mała. Tak jak pamiętacie, ta foliowa, co miała być duża, okazała się, że ledwo mogę się w niej obrócić dobrze, więc no teraz żeśmy wybrali taką, żebym była szczęśliwa, żeby można było tam wchodzić, siać, żeby był stół taki do siania, tak jak to też widziałam u Kasi In. I nie tylko u Kasi In, bo też i Beata Mody taką, masz też szklarnię i ma tam stół do siania taki, także coś takiego. Jak przyjdzie, jak będzie zamówiona, to będziecie widzieć. No i chyba tyle. O kwiatku Wam opowiedziałam. W sumie to nie wiem, czy nawet dokończyłam, ale no, nie, mam nadzieję, że zrozumieliście mnie, o co mi chodziło z tym kwiatkiem. A teraz już znikam, wołam rodzinkę na obiad, jemy obiad. I tutaj mam ochotnika do lepienia pierogu, więc nie wiem, czy będziemy dzisiaj zaczynać pierogi lepić, czy już mój ochotnik dał nogę i stwierdzi, że dzisiaj lepić jednak nie będzie. Także jeszcze to muszę dzisiaj zrobić. Ale farsz sobie dzisiaj przygotuję i najwyżej będę lepić jutro. I żeby nie być gołosłownym, ziemniaki zmielone na pierogi, twaróg również zmielony na pierogi, tutaj obiadek, ziemniaczki pieczone, mięso pieczone i buraczki zasmażane, bardzo dobre. Do tego cebulka do pierogów zrobiona, a tutaj w garnku, tak jak mówiłam, gotuje się boczek i schab do pasztetu. Także ja zajadam, Wam życzę smacznego i lecę dalej z moją robotą. Something about you isn't right. I swear you can make me lose my mind. Lying here awake at night. If this is love, then I don't want it. Why you gotta be so complicated? I'm sick and tired of contemplating. I don't wanna be here waiting. If this is love, then I don't want it. I can't be the one you keep running to whenever you feel down. I can't be that someone who'll always be there when something's wrong. Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie w kolejnym dniu i w kolejnym nowym tygodniu. U nas jeszcze dzisiaj, to znaczy jeszcze, no jeszcze można powiedzieć, u nas dziś piękna pogoda. Na razie jest słoneczko, a później ma, z tego co zauważyłam, padać deszcz. I takie dzisiaj u nas chmurki. Pamiętacie, kiedyś były takie chmury przypominające, że tak to brzydko powiem, wymiona krowy, no bo one tak wtedy przypominały te chmury. Były takie jak takie bąble. Coś teraz tak mniej więcej podobnego mamy, chociaż tamte bąble były dużo, dużo większe aniżeli te, które są teraz. Ale jeszcze tutaj można pozachwycać się
wschodem słońca. Uwielbiam wschody i zachody słońca i uwielbiam też gwiazdy, które tutaj Wam wczoraj pokazywałam i nagrywałam właśnie tak z kubkiem gorącej herbaty. Można sobie wieczorkiem, jak już gwiazdy są na niebie, posiedzieć, pomyśleć i pozastanawiać się nad tym naszym pięknym światem i nad naszym życiem. Ptaszki tutaj obudziły się, a i są tam w tujach. Mają chyba gniazdeczko i tam mieszkają. My wczoraj żeśmy powiesili słoninkę na drzewku, więc może przylecą jakieś nowe ptasiory na tutaj swoje jedzonko. Troszeczkę taki wiaterek wieje, także ja znikam. Później przyjdę, bo wczoraj z Wami się nie pożegnałam i to tak jak Wam mówiłam, będzie vloguś łączony poniedziałkowy. Ja już do wtorku lecę. A teraz znikam, bo jakiś taki chłodny wiatr wieje. Jeszcze tylko zobaczę, ile jest stopni, bo dość spory przymrozek był na trawie. I u nas dziś o poranku mamy minus 4. About you isn't right. Swear you can make me lose my mind. Lying here awake at night. If this is love, then I don't want it. I can't be the one you keep running to whenever you feel down. I can't be that someone who'll always be the. Dzień dobry, dzień dobry. W kolejnym dniu tego vlogusia, można tak to powiedzieć, nie wiem jak to nazwać, bo w sumie to chyba aż tak często takich łączonych vlogusiów nie nagrywam, więc witam się z Wami w poniedziałek w nowym tygodniu. Energia mnie rozpiera, słoneczko świeci na dworze, więc jest radość, chociaż tutaj też zaobserwowałam, że po południu ma padać deszcz, ale no chwilowo jest słonecznie, ale jest bardzo taki lodowaty wiatr ze wschodu, więc ta temperatura nie jest taka iście wiosenna, ale tak jak to Karolcia w komentarzu napisała, w końcu jeszcze jest kalendarzowa i nawet astronomiczna zima, więc nie ma co narzekać. Tak jak widzieliście, zagniotłam sobie ciasto na pierogi, bo wczoraj jednak nie lepiliśmy pierogów, odpuściliśmy sobie. Poszliśmy wieczorkiem na spacer, były przepięknie widoczne gwiazdy, co oczywiście ja uwielbiam. Najchętniej to bym sobie siadła na tarasie z kubkiem gorącej herbaty i patrzyła w niebo, w te gwiazdy, no ale niestety temperatura nie pozwalała na takie posiedzenia wieczorne, a w sumie można powiedzieć nocne, więc był tylko spacer wieczorny i powrót do domciu. Ogólnie wczoraj zrobiłam sobie, tak jak się z Wami tutaj rozłączyłam, obiad Wam pokazałam, tak? Więc później wieczorkiem dokończyłam gotowanie tego mięsa na pasztet. Dzisiaj będę jeszcze też pasztet robić. Zrobiłam sobie farsz na pierogi ruskie i poszliśmy na spacer. Później wróciliśmy, coś tam jeszcze dzieciaczki obejrzały sobie w telewizji, jakiegoś coś na Netflixie, ale no, nawet powiem Wam szczerze, nie pamiętam tytułu. I wiadomo, do spania i zaczynamy nowy tydzień. Mam nadzieję, że będzie bardzo udany, że Wy żeście mieli udany i weekend, i że ten tydzień zleci Wam tak, jak żeście go sobie zaplanowali, że jesteście zdrowi przede wszystkim i tam tutaj sobie realizujecie swoje jakieś plany, założenia. Także już Wam chyba nie będę składać życzeń na nowy tydzień, chociaż ja i tak Wam zawsze wszystkiego najlepszego życzę, bo ten vloguś raczej ukaże się w środę, więc to będzie już, można powiedzieć, połowa tygodnia. Ale i tak Wam życzę samych cudowności na ten nowy tydzień. Zrobiłam sobie oczywiście śniadanko i dzisiaj są pomidory z mozzarellą. Pomidorki są koktajlowe, muszę tutaj je dokończyć jeść, bo widzę, że jakoś tak nie bardzo moja rodzinka je. I tutaj mam taką pieczeń drobiową i też wyjęłam ją z zamrażarki z dużą ilością musztardy, więc też muszę tutaj zjeść, bo tak jak Wam już wspominałam chyba ze 3 razy, wzięłam się za czyszczenie zamrażarek. Chcę tak troszeczkę
zluźnić je, opróżnić, ażeby tutaj przygotować się do nowego sezonu. Ja będę teraz zajadać i biorę się za pierogi, a później jak zrobię pierogi, będę robić pasztet. Także oczywiście życzę Wam smacznego i lecimy z tym dzionkiem. Melduję pierogi nalepione. Ile ich wyszło, nie wiem, bo jeszcze nie liczyłam, ale 30 było już zjedzone. Tutaj mam jeszcze moje żołnierzyki. Jedne większe, drugie mniejsze, ale to w zależności od tego, wiecie, jak tam placek wyszedł, to takie są, ale i tak wydaje mi się, że są całkiem spoczko. Mąka z młyna. Nie wiem, czy Wam mówiłam, mąż był w sobotę w młynie i mam świeżuteńką mąkę. A ja sobie robię mój obiados. A ja na mój obiados będę miała warzywa. Jest to takie trio warzywne, marchewka, kalafior i brokuł. Do tego dodam sobie zaraz taką roladę z kurczaka. Tutaj podgrzeję razem z moimi warzywami. I do tego będzie kasza jęczmienna drobna. I taki będzie mój obiadek. Powiem Wam szczerze, że jakoś dużo wyszło tych warzyw. Chyba już je zakręcę. Dodam sobie 2-3 łyżki kaszy jęczmiennej. Nie jestem aż tak bardzo też i głodna, ale no trzeba coś zjeść, bo zaraz będzie tutaj znowu boleć mnie głowa, a tego też chcę uniknąć. Także dam sobie tyle kaszy i tych warzyw z kurczakiem. Jakoś dużo wyszło mi tych warzyw i tego kurczaka. Tak wizualnie, jak wsypywałam warzywa do patelni, to tak dużo ich nie było. A później jakoś tak, nie wiem, zobaczę, ile zjem, to tyle zjem. A resztę schowam do pojemnika, będę miała na jutro. Tak w ogóle to, a to może zaraz się odwrócę, to Wam powiem. Dobra, może starczy mi tyle. Jeszcze mam te moje pomidorki. Jeszcze mam te moje pomidorki ze śniadania, bo tego też nie zjadłam wszystkiego, więc sobie tutaj przełożę tylko tak może bez tego soku. I też to jeszcze zjem, żeby mi się tutaj nie zmarnowało. I taki będzie mój dzisiejszy obiadek. Objętościowo wygląda tak. Wydaje mi się, że powinno starczyć do rana dla osoby dorosłej, takiej jak ja. Obiadek, a w sumie to obiado, kolacja zjedzona, bardzo dobra była. I zjadłam całe te warzywa z tym mięsem, które tutaj widzieliście na patelni, także udało mi się zjadać, to znaczy udało się. Jakbym nie była głodna, to bym nie zjadła, ale ja dzisiaj tylko zjadłam to śniadanie, które żeście też widzieli na filmiku. Później, no nie ukrywam, ja lubię farsz do pierogów ruskich, więc no tak ze 2 łyżki farszu do pierogów też zjadłam, jak je lepiłam. Przecież to są tylko pierogi, ser i cebula z przyprawami. Nie wiem, czy nie są za bardzo tutaj pieprzne, bo od tego pieprzu ziołowego wydawały mi się jakieś takie jakby troszeczkę bardzo pomarańczowe, więc no nie jestem pewna. I tak ja bym powiedziała, że czuć było troszeczkę więcej pieprzu, ale dzieciaki nie narzekały, że jakieś są niesmaczne, także zjadły ze smakiem, więc wydaje mi się, że są spoko. Julcia, jak tam spoko są te pierogi? Nie są za pieprzne? Nie, w ogóle nie czułam, że były za tak, pieprzne. Tak, nie? A ja właśnie jak jadłam z łyż, z miski, to bym powiedziała, że jakoś tak bardzo czuć pieprz ziołowy.
Julcia teraz sobie wzięła, zrobiła kisiel. Ma jakąś taką fazę na kisiel, więc Julcia będzie zajadać kisiel. A ja kończę gotować pierogi. Jeszcze mi tutaj zostało na stolnicy nie wiem ile. 2, 4, 5, 7. A to ciasto już ugotuję, to zjedzą kury jutro, zdziobią najwyżej, bo szkoda mi wyrzucać. Zupy chyba nie będę gotować takiej zacierkowej, bo jak ja ugotuję zupę zacierkową, to nie jestem pewna, czy sama nie będę jej jeść. Także zupę jakąś chyba inną wymyślę. Rosół trzeba by było Julcia zabrać z terasu na noc. Więc mam jeszcze ten rosół, który gotowałam wczoraj, bo w sobotę go nie gotowałam, nie nastawiałam, tylko wczoraj z samego rana nastawiłam. To znaczy, nie tak, w sobotę zagotowałam sobie mięso z kurczaka i tylko było obgotowane mięso z kurczaka, wyłączyłam, bo to już była no taka 21, 22 i wczoraj dokończyłam gotować rosół, czyli od samego rana na wolnym ogniu pyrkał się z warzywami, więc można powiedzieć, że oficjalnie to rosół był ugotowany wczoraj, a w sobotę tylko zagotowałam mięso z kurczaka, no wiadomo, żeby tutaj mi się nie zepsuło i to był rosół na swojej kurzynie, więc naprawdę bardzo dobry. Część pierogów, to już tak wrócę do tych pierogów też, część pierogów zagotuję i będą ugotowane. Jutro nawet Julcia powiedziała, że smaczniejsze są odsmażone na patelni, a część, tak jak tutaj pisałyście mi w komentarzu, zamroziłam surowe. Kiedyś mroziłam surowe, ale one jakoś tak słabo mi wychodziły, więcej do tego nie wracałam i co tu jest? A, to moja krzywa deska. I teraz z powrotem wrócę do mrożenia surowych pierogów. Może faktycznie, że to jest lepiej. No a poza tym mniej sterczenia przy garach, prawda? A druga sprawa, jeszcze dzisiaj będę robiła pasztet, także można powiedzieć, głupiego robota lubi. A takie przysłowie to moja ciocia kiedyś wymyśliła. No nawet mi się spodobało. My jesteśmy takie same, można powiedzieć, obie. Jak trzeba, to kochamy gotować, jak nie trzeba, to nie kochamy, ale ogólnie no, obie bardzo lubimy gotować i czujemy się w tym bardzo dobrze. Zawsze lubimy mieć zapasy, takie można powiedzieć, żywności w zamrażarce i nie tylko w zamrażarce, więc no takie przysłowie to pasuje chyba do nas, głupiego robota lubi. Wy zapewne też lubicie mieć zapasy żywności w zamrażarkach i szafkach, więc pewnie też lubicie gotować. No tak, mieć po prostu zapas tego jedzenia, żeby później na przykład wrócić z pracy czy ze szkoły i nie martwić się, że nie ma nic na obiad i trzeba tutaj wieczorem stawać do garnków i szybko coś wymyśleć. A ja dzisiaj, tak jak widzieliście, miałam taki, można powiedzieć, na szybko obiad. Pierogi to w sumie chciał mąż i to bardzo chciał pierogi, bo już nie miałam zamrożonych ruskich i chciał ruskie. On zasadniczo to tylko ruskie lubi. Nawet pytałam się, czy nie podzielić tego farszu, to znaczy część ziemniaków zrobić na pierogi, a część ziemniaków zrobić na kopytka, ale powiedział, żeby ze wszystkiego farszu zrobić, to znaczy ze wszystkich ziemniaków zrobić pierogi, więc no stał te pierogi. Ile ich wyszło? Nie wiem, nie liczyłam. Na pewno wyszło ich około setki, tak jak to zawsze bywa, bo ja nie schodzę poniżej setki. 30 na pewno było ugotowanych i zjedzonych, a ile zostało? Nie wiem, także będzie kilka obiadów, kilka będzie zamrożonych, na jutro będzie obiad gotowy, bo jutro mam taką inną robotę, ale taka nie bardzo humanitarna, więc na pewno nie będę nagrywać. Możecie się domyślać, o co chodzi. Taka jedna robota, można powiedzieć, mało humanitarna była na jesieni. Wiecie, o co chodzi, nie? Na pewno, no możecie się domyśleć, nie? I teraz znowu, dlatego sprzątanie było tych zamrażarek, to też nie będę tutaj ukrywać, żeby mieć gdzie zapakować świeże mięso, tutaj dla tych, kto nie za bardzo się domyślają i nie będą już kupować, czy to w Biedronkach, czy to w Lidlu. Widzieliście, że w ostatnich zakupach nie było ani grama mięsa, bo mięso będzie swoje.
Nawet myślałam tutaj, tak jak Wam mówiłam, o wędzeniu, ale nie wiem, czy z tego wędzenia cokolwiek wyjdzie. Chyba że mąż ma takiego kolegę, on czasami wędzi przed Wielkanocą, więc może wtedy dołączymy się do niego, ale to musi jeszcze z nim pogadać, czy będzie wędził. A na chwilę obecną to tyle. Ja skończę te pierogi tak rachciach-ciach i biorę się za pasztet, bo jutro muszę mieć mnóstwo siły i energii, żeby to wszystko przerobić. When I think about yesterday, my oh my, my oh my, a kiss and so I did. Żeby nie odejść bez pożegnania, będę się już z Wami żegnać. Dwa pasztety są upieczone. Został mi się jeszcze jeden, który właśnie jest teraz w piekarniku, a ja za ten czas idę ogarnąć siebie na nocny odpoczynek. Dzisiaj troszeczkę zrobiłam rzeczy, więc jestem bardzo zadowolona. No co prawda, no nie było tej mojej miłości ogrodowej dzisiaj wykonywanej, bo jednak wiecie doskonale, że ja bardzo lubię grzebać w ziemi. Zawsze Wam o tym mówiłam, także to nie jest żadna nowość dla Was. Ale dzisiaj niestety nie udało się w ziemi pogrzebać, ale za to zrobiłam drugą moją miłość, czyli gotowanie. Pierogi też Wam już kiedyś mówiłam, że bardzo lubię lepić. Wolę lepić pierogi, aniżeli prasować. Wtedy, można powiedzieć, wyciszę się, mogę skupić się na swoich myślach, a jak nie na swoich myślach, to mogę ponadrabiać inne, tutaj na przykład vlogi, czy filmiki, czy czegoś innego sobie posłuchać, no bo wiadomo, to też przy tym dużo czasu się schodzi, żeby takich pierogów nalepić. Także to mam zrobione. Dodatkowo pasztet jest upieczony, więc nawet można powiedzieć, że ja już zaczęłam pierwsze świąteczne wypieki, bo przecież tych trzech foremek pasztetu nie zjemy do świąt, chyba że tutaj podzielę się z kimś i wtedy no tak można powiedzieć, że będzie troszeczkę mniej, ale tak czy siak i tak już można powiedzieć, że pierwsze jakieś takie świąteczne wypieki zaczęłam, bo wiadomo, że ten pasztet sobie podzielę i zamrożę, trochę zjem, a trochę zamrożę. Więc jutro zamierzam na śniadanie zjeść pasztet z ogórasem kiszonym, bo tak lubię najbardziej, ewentualnie z chrzanem, ale mam chrzan.
Mam chrzan ten z Kauflandu, który kupiłam z polecenia Marzenki, więc ten chrzan będę jutro testować. O, będzie kanapka jedna z ogórem kiszonym. Bardzo lubię pasztet i ogóra kiszonego. I dodatkowo właśnie druga będzie z chrzanem. To znaczy może kanapka jak kanapka, bo nie mam pieczywa tego swojego, nie upiekłam sobie. Jutro nie wiem, czy dam radę upiec te bułki, o których Wam mówiłam ostatnio, czyli bułki z serka wiejskiego, bo jutro będzie taki, no można powiedzieć, kolejny bardzo hardkorowy dzień, ale to raczej no nie będę nagrywać, to już Wam o tym mówiłam. I znaczy nie będę nagrywać tego, no wiecie, procesu i ogólnie no chyba porcjowania mięsa to też nie będę nagrywać, bo to też jest nic przyjemnego, a u mnie na kanale zapewne nie każdy je mięso, a poza tym no takie porcjowanie mięsa to też nic ciekawego. Wydaje mi się, że chyba nawet nie było takiego filmiku na YouTubie, bo bynajmniej ja nigdy nie widziałam. Widzę, że już zaczyna mi się odbijać tuż do rzęs, także najwyższa pora jest się iść umyć i ogarnąć właśnie do nocnego odpoczynku. Także ja znikam. Jutro też jest dzień. Jutro to wiecie mniej więcej, co będę robić. A co dalej będę robić, to zobaczę jutro. I co? No i chyba w sumie tyle. No i będę jutro jadła mój pasztecik. Dobra, znikam, bo czuję, że naprawdę jestem zmęczona. Jutro będziemy rozkładać jakieś tematy. Dzisiaj już nie jest czas na tematy, a dzisiaj jest czas na odpoczynek. Mam nadzieję, że taki dwudniowy vloguś Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam, życzę cudownego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!